You got to let it go. You got to let it go. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Przybywam do was z kawcią. Może to nie jest dobry pomysł, ale niech będzie. Ale mam też dla zdrowotności szklankę wody z cytryną. Zdecydowanie lepiej. Jak widzicie, nie mam nic oprócz pielęgnacji i przychodzę do was, słuchajcie, z filmem. Pewnie jak już widzicie po tytule, wykonamy sobie makijaż przy użyciu samych mini produktów. Przy użyciu samych takich malutkich produktów w jedną marką ze Smashboxa. Ja wam tutaj to wszystko pokażę. Użyjemy sobie, myślę, że wszystkie z tych produktów. Jedyne, czego nam tutaj brakuje, to podkład. Nie mam tutaj podkładu, dlatego podkład niestety będziemy musieli sobie zastąpić jakimkolwiek innym, bo nie mam nawet w próbkach nic ze Smashboxa, jeżeli chodzi o podkład. Jedyne ze Smashboxa, co mam, to jest to jeszcze ta taka Foundation Primer Radiance. Jeżeli coś tutaj z tego wycisnę, to sobie może to użyjemy na zwykłą jeszcze bazę. Jeżeli to dodam jakiegoś fajnego błysku i koloru, to tylko minimalnie dodamy podkładu jakiegośkolwiek innego. Myślę, że weźmiemy sobie Eveline'a, dlatego że mam go akurat pod ręką. Zwilżam sobie gąbeczkę. Był dostępny przy zakupie dwóch produktów ze Smashboxa. Taki zestaw dostajecie za free. Także bardzo fajne rozwiązanie. Rzekomo jego wartość to 32 funty. Nie wiem, dlaczego na Paragonie wyświetliło mi się 24, więc ktoś tutaj leciutko jakby nakłamał. I co w ten zestaw wchodzi? Mamy super fan, taki tusz malutki, jak widzicie, wielkości prawie, że no troszeczkę większy niż mój palec. Także taki tusz. Mamy tutaj 24 godziny Photo Finish Shadow Primer, czyli mamy bazę pod cienie. Dalej mamy tutaj bazę Photo Finish Smooth and Blur Primer. 7,1 ml jest tej bazy, a tutaj mam 4 ml. Zobaczcie, tu 7, tu 4, a to wygląda na większe. Takie coś. To jest też taka malutka próbeczka, 5 ml. Pomadka, słuchajcie, to jest w ogóle, nie wiem, nawet coś przeczytam, bo to jest takie maleństwo, zobaczcie, jest mniejsze od mojego palca. I jest tutaj taka pomadka, ja nie wiem, czy je znacie, czy nie znacie. Ja ich jeszcze nie miałam, to jest Smashbox. I co tu jest napisane? Słuchajcie, Always on Liquid Lipstick Throwback Gem. Tak się nazywa ten kolor, taki trochę ściekły. Zobaczymy, jak będzie, jak wypadnie na ustach. Dalej mamy maciupeńką fajną paletkę Snap Queen Photo Edit Eyeshadow Trio. I ona wygląda, słuchajcie, jak ten. Znowu zapomniałam, jak obiektyw od aparatu. Tu ma takie te ząbki. I to wygląda jak taka góra, taki obiektyw od aparatu. I tutaj mamy trzy cienie. Bardzo fajna może być to paletka, dlatego że mamy tutaj wszystko do wykonania jednego makijażu. Ten tutaj może jako bazowy, ale on jest z delikatną poświatą, także to doda nam takiego satynowego wykończenia. Widzicie tutaj? Także leciutko będzie się gdzieś tam odbijać w świetle. Więc zobaczymy. Zobaczmy, jak to wyjdzie w praniu. I to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5 produktów. Zabraknie nam właśnie podkładu. Użyję, jeżeli będzie potrzeba, to Eveline, bo mam go pod ręką. Może zastosujemy sobie jeszcze na tą bazę, żeby troszeczkę rozświetlić twarz. W okazji też sobie ją wykorzystam. I co? I to wszystko. No i jeżeli jesteście ciekawi i zainteresowani, to oczywiście zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Także lecimy. Na twarzy mam, tak jak powiedziałam, pielęgnację, więc pierwsza rzecz, jaką zrobię, mam jeszcze też Primer Water, słuchajcie, to jest Set and Refresh Spray. Więc możemy dać przed makijażem, możemy dać po. To jest takie w sprayu, w sumie co, 3 bazy. O, co za dużo, to niezdrowo, nie wymówią, ale ja myślę, że się nic nie stanie, jak damy sobie, ale fajnie ten. Fajne uczucie. O, jest bardzo fajnie chłodząca. To na pewno. Troszeczkę sobie muszę tutaj, bo wiadomo, że szkoda mi też czasu tak siedzieć i czekać, ale Primer Water fajne. Powiem wam, że malutka taka to pojemność i to dostałam, słuchajcie, z kolei, to jest 5 ml i poprosiłam o jakiś sampler i właśnie to dostałam ze Smashboxa, a kupiłam dwa produkty te. Także przy zakupie dwóch jakichkolwiek produktów z szafy Smashbox otrzymujecie właśnie ten
mini zestaw taki 5 produktów o wartości 30 rzekomo według nich 32 funtów, natomiast u mnie na paragonie się wyświetliło, że jest to warte 24. Więc nie wiem, o co chodzi. Ok, teraz damy sobie photo finish, czyli damy sobie bazę, słuchajcie. To maleństwo takie. O, takie maciupkie. Zobaczymy. Ja tak naprawdę jeszcze chyba tej bazy chyba nie miałam. Także generalnie to użyłam tylko tej Radiance ostatnio właśnie z tej saszetki i dzięki tej saszetce mówiłam Wam właśnie, że chyba się skuszę na tą bazę, bo mi się podobało wykończenie. Bardzo fajnie wygładza, także też dam tutaj właśnie w okolice pod oczy. Dam też na powieki, chociaż tutaj na powieki też będę kładła bazę. Bardzo fajnie wykańcza, faktycznie to jest takie blurowanie twarzy, można powiedzieć. Bardzo ładnie wygładza. Teraz dam sobie od razu dam sobie, słuchajcie, bazę na powieki. Tej bazy też nigdy nie miałam. Uwaga. Oj, ale taka... Dobra, mi tak trochę dużo wyleciało, więc dam na dwa palce. No i zobaczymy. Nie jestem też, nigdy nie byłam zwolenniczką, słuchajcie, kładzenia w ogóle baz na powieki. Ale jak już mam, to wykorzystam. Więc po coś je mam. Nie po to, żeby, słuchajcie, leżały, więc sobie je wykorzystamy. Sprawdzimy też przy okazji. Ja też nigdy nie potrzebuję, wiecie, przedłużonej trwałości jakichś tam makijaży, więc może też dlatego. Także baza jest naniesiona. Jak widzicie, jest taka niby przejrzysta, transparentna, ale jednak jakiś tam mini kolorek jest. Pozwolę sobie ja na przeczesanie leciutko rzęs, bo mi się dotknęły gdzieś tam palcem, także tak by to teraz wyglądało. I co? I naniesiemy sobie, muszę pozwolić, że wezmę sobie pędzelek. I jesteś pędzelku. Co ja tu chcę zrobić? Dobra, biorę sobie te dwa. I może ten na początek. O, mam tutaj pędzelki i nałożymy sobie teraz, o Jezu, jak to się fajnie, takie malutkie to jest, słuchajcie, nałożymy sobie cienie, tylko poczekajcie, dajcie mi to otworzyć. Wow, palucha wsadziłam. Czekajcie, muszę wziąć sobie chusteczkę. Dobra, mam. Także tak wygląda ta paleteczka. Nasza, tylko jakby tu jeszcze dali gdzieś lusterko, to już bym się w ogóle śmiała. Wygląda w ogóle jak lupa trochę, ale nie jest lupą. Także takie kolorki. Jak widzicie, ten jeden jest takim satynowym. Oczywiście zrobię Wam swatche. Tak wygląda ten jasny. Jakie to jest maleństwo, słuchajcie. Jak to w ogóle tym pędzelkiem nabrać? To ledwo, słuchajcie, na palcach widać. Widać wszystkie trzy. Nie jest tutaj na tych swatchach, nie jest powalająca ta pigmentacja. Zobaczymy, jak będzie na oku. Pędzelek, słuchajcie, z NYXa i to jest 16. Bardzo go lubię do aplikowania właśnie na całą powiekę cieni. Lekko się, jak widzicie, osypuje. Zobaczcie, widać na opakowaniu. Także założymy sobie to na samą powiekę i trochę właśnie dam też go do góry, bo to jest taki bardzo jasny kolorek, więc no w sumie no najjaśniejszy z tego trio, ale jest taki, widzicie, satynowy, on daje taki połysk, więc jego za dużo też nie chcę aplikować. Dam go bardziej tutaj na ruchomą powiekę i załamanie. I leciutko tylko go przyciągam do góry. Nadmiar strzepuje, bo faktycznie się osypują te cienie. No i widzicie, to jest właśnie przykład tego, że macie niby produkt ze Smashboxa, rzekomo wcale nie jest taki tani, a jednak się osypuje jak nie jedna paletka, słuchajcie, czy z Revolution, czy z czegokolwiek innego. Także nigdy to nie jest tak, że jak płacicie więcej, to że faktycznie te osypywanie jest mniejsze. Wcale tak nie działa. Zobaczcie, jak można fajnie sobie tutaj budować ten kolor. Naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się. No i jedyna szkoda to, że to jest taki malutki, malutka pojemność. Bardzo malutka. Więc ledwo tutaj pędzelek wchodzi. Ja mam też skórę, słuchajcie, już trochę opaloną, więc u bladziochów ten cień będzie jeszcze lepiej widoczny, ale bardzo mi się podoba ten odcień. Bardzo, bardzo. Tutaj sobie troszeczkę do góry pociągnę. Okej, bardzo fajnie. Kurde, powiem Wam, że chyba to będzie moja taka jedna z ulubionych też chyba takich mini-size'owych paletek do wzięcia wszędzie ze sobą, dlatego że możemy wykonać nią cały makijaż oka. Calutki makijaż przy użyciu trzech cieni, brakuje tylko naprawdę, brakuje matowego, jak dla mnie, bo jak wiecie, no mi świecące cienie nie służą, ale zobaczcie, jaki pigment. Taki pigment, malutki rozmiar, słuchajcie, cienia, a taka pigmentacja, no ekstra, ja jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, mam nadzieję, że też to widzicie.
Tu jeszcze tylko dosłownie ociupinkę dołożę, ale już więcej nie dokładam, bo powiem Wam, że zbudowałabym tym jednym kolorem cały makijaż. Całusieńki makijaż bym zrobiła. Dam go tutaj też na ruchomą powiekę. I teraz słuchajcie, wezmę ten mniej zbity pędzelek, to jest Hakuro H74 i ten najciemniejszy, aż się boję go nabierać. Dam sobie tutaj od zewnętrznego kącika, ale pigmentacja dziewczyny. Naprawdę. No jest moc. No zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Jest moc. Także fiolet jak ta lala. Bardzo fajna pigmentacja. Jeżeli taka pigmentacja będzie w tej najnowszej kolekcji, w tej Crystallize, to będę się bardzo cieszyć, dlatego że planuję tą paletkę właśnie z tego całego tam zestawu. Nie jestem za tym rozświetlaczem, to już mówiłam Wam podczas live. Ok, myślę, że wystarczy. Brakuje mi właśnie czegoś na środek powieki. Spróbuję to sobie zrobić tym rozświetlającym. Dam go po prostu tutaj od wewnątrz do środka. I tutaj tak samo. I nakładam to palcem. Więc troszeczkę rozjaśnię sobie tą okolicę. Jest mi ciężej, bo mam jednak pazury. Ale bardzo fajnie to wygląda. Już mi się podoba. No zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie się te cienie ze sobą mieszają. Ok. I tutaj tylko poprawię, żeby się... Jest. Także ten taki pomiędzy kolorami aplikuję po całości. Aż się boję maczać ten pędzel, bo naprawdę powiem, że pigment jest bardzo, bardzo fajny. Zresztą same widzicie. Naprawdę. Każdy ruch pędzelkiem jest widoczny. No. Widać bardzo, bardzo ładna pigmentacja jest. Naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku, że takie malutkie coś, po prostu z tego można takie coś fajne, fajne coś zrobić. Teraz dorzucę trochę tego ciemniejszego fioletu i dam go właśnie tutaj od zewnątrz, żeby połączyć też tutaj z górną powieką. Tutaj, gdzie kończyłam ten ciemny fiolet. O! Takie przedłużenie, że tak powiem. O! Mniej więcej coś takiego. Bardzo mi się to podoba. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Mi podoba się bardzo. Także tak by się prezentowały te malutkie cienie. Ja jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się to podoba. Teraz robimy usta. Jeżeli chodzi o usta, to oczywiście pierw naniesiemy sobie hialuronowy wypełniacz jako bazę. Teraz dam sobie tusz na dolną powiekę i używam też tego z tego tutaj mini zestawu. Fajna szczoteczka. Szczoteczka jest, słuchajcie, silikonowa, leciutko drapiąca. No i wiadomo, no lepiej by się on sprawdził, słuchajcie, na rzęsach górnych, nie na dolnych. Ale z racji tego, że ja mam rzęsy zrobione, no to dać go na górę nie dam. Teraz co zrobimy? Usta już mam, ale damy sobie jeszcze tą rozświetlającą bazę. Ja zobaczę, czy coś tutaj z tego wycisnę. Wycisnę. Rękę jeszcze raz wytrę, żeby nie było. I to jest ta rozświetlająca. Mi się ten efekt bardzo podobał, więc może zobaczymy, czy to nie zastąpi nam... Ojoj, teraz chyba przesadziłam. Czy nie zastąpi nam ta baza, słuchajcie, ogólnie podkładu? Nie wiem, nie pamiętam. Tyle ładnie wygląda teraz to wykończenie, że wcale nie musiałabym dawać podkładu. No zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. Natomiast dodam dosłownie ociupineczkę. Mam nadzieję, że tutaj nie poleję. Czekajcie, dodaję mojego... O, dosłownie dam. Niedużo. Muszę uważać, żeby się nie chlapnąć. Tak jak ostatnio, słuchajcie. Po prostu mi skapło z tej pipetki. Ok. Miałam tutaj namoczoną gąbeczkę, ale jeszcze raz namoczę. Zwilżam wodą w sprayu. Ok. No i jak widzicie, na tą bazę rozświetlającą aplikuję. W sumie rozcieram, trochę wklepuję. Ja mam taki swój, każdy ma zresztą swój sposób wypracowany, więc nie czepiajmy się tutaj ruchów i nie wnikajmy. Robię to tak, jak mi wygodnie, jak lubię i jak mi się też podoba. No i pociągam tutaj po szyi, żeby mi się nic nie odznaczało, nie było gdzieś jaśniejsze, a gdzieś ciemniejsze. Myślę, że użyjemy sobie tej bazy też jako rozświetlacz od razu,
Dlatego, że nie mam tu w zestawie żadnego rozświetlacza. A akurat konsystencja kremowa na kremową jak najbardziej się sprawdza. Fajnie też, że nie wyschło z opakowania. Dam sobie jeszcze na czoło, zobaczcie. Jest tak, jakbym właśnie zmieszała sobie podkład z tą bazą. Bardzo ładny daje efekt, bo bardzo daje taki naturalny glow. Bardzo mi się to podoba. No i zobaczymy, jaką pracę odwalą usta. Jeszcze zrobimy sobie brwi, słuchajcie. Do brwi nic nie mam. Więc damy sobie przeźroczysty żel, który nie mam ze Smashboxa. Mam go z Primaniego. Jest zwykły, przeźroczysty za funta. Ale pociągnę sobie, żeby wyglądały one tak w miarę nie na suche. Bardzo naturalny taki look. Po prostu przyciągam clear żelem. Nic więcej. No i teraz usta. Jeszcze raz zaaplikujemy sobie ten hialuronowy wypełniacz, dlatego że będę aplikować ciemny kolor pomadki. I nakładamy. Tak wygląda ten produkcik. Malutki, taki fajny, odbija mi się tylko nazwa. Nie mogę wam pokazać. No i jedziemy. Jaki fiol wściekły. Taki. Uwaga. O-o. No i będzie kuku. Tak, to jestem ja i moja nieumiejętność malowania ust, bo ja nie używam w ogóle takich pomadek. No i co ja sobie zrobiłam? To najlepsze, wiecie co? Miałam gdzieś tutaj patyczek kosmetyczny. Jest, mam. Patyczek kosmetyczny, który się przełamywało. Dobrze, ja to pamiętam. Czy ty się łamałeś, patyczku, kiedyś? Czy ty się nie łamałeś? O, chyba się łamał. I teraz gdzieś tu był płyn. O, dobra, jest. Taki fajny patyczek do mini poprawek. Tak, ale nie nosa. Czekajcie. Niech już tak zostanie. Ale szybko zaschło. Nie, to nie są moje usta. To nie jest w ogóle mój kolor. Absolutnie. Absolutnie nie, 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 nie. Także to jest taka fuksja. Taki ciemny różowy. W kamerze jest lekko przekłamaną. Wygląda na taki ciemny czerwień. Krwisty. Nawet nie krwisty, taką brudną czerwień. A to jest. To w ogóle nie jest czerwony. Podbija może i biel zębów, ale to nie jest mój kolor. Więc na pewno z tą pomadką się pożegnam, w sensie, że powędruję do kogoś, podzielę się po prostu tym produktem z kimś mi bliskim. Ale ogólnie, jako. Jeżeli ktoś lubi, ja nie lubię tych odcięć. O, tego nie lubię. Nie lubię tej suchości na ustach. Może i nie czuję tej suchości na ustach, ale no nie podoba mi się. Ja nie lubię tego efektu. Ja lubię, jak się coś błyszczy. Teraz spróbujemy nanieść sobie może ten produkt ze Smashboxa również. I to jest Gloss Angeles, czyli Angeles. Gloss Angeles. Gloss Angeles. I damy sobie. Ja sobie je nabłyszczę, bo ja nie umiem inaczej. Dobra, dziewczyny, nic już nie kombinuję, bo przekombinuję zaraz. Ja się nie nadaję do takich kolorów absolutnie, ale zdecydowanie jestem błyskiem i już mi się bardziej podoba, więc prędzej już tak gdzieś bym wieczorem wyszła niż z tym matem. Nie lubię matowych ust. Tak się prezentuje mój makijaż, słuchajcie, kosmetykami mini size, czyli takimi miniaturkami, można powiedzieć, ze Smashboxa. Zrobiliśmy sobie makijaż cały przy użyciu tylko i wyłącznie tych produktów, za wyjątkiem oczywiście bazy, która również praktycznie jest Smashboxowa, gdzie ja Cię postawiłam bazą. No i najstarsi górale nie wiedzą, dobrze, ale chodzi o tą bazę. Dziś miałam tutaj te opakowania i chyba mi gdzieś się zsunęło i spadło, bo go nie widzę. W każdym razie tą bazę też użyłam i ten produkt do ust. Także jakbym ja miała skwitować, co myślę o tych tutaj wszystkich produktach, cały czas patrzę, gdzie ta baza, słuchajcie, bo ja ją tu stawiałam. No jak nic, jest. O, tą bazę sobie użyliśmy, także jeszcze tutaj będzie na przynajmniej z jeden raz na całą twarz. Także jeżeli chodzi o tą bazę, jest świetna. Bardzo się cieszę, że ją nabyłam, że ją kupiłam. Jeżeli chodzi o paletkę, bardzo mi się podoba. Zobaczcie.
Bardzo mi się podoba makijaż oka. Jeżeli chodzi o pomadkę, nie mat, absolutnie nie jestem za matami. Z tym błyskiem o wiele lepiej, natomiast ja czuję się tak za staro z tymi ustami. Bardzo mi się nie podoba po prostu. Ja się nie podobam sobie w takich odcieniach. Reszta produktów naprawdę fajna. Wydaje mi się, że ta baza może fajnie trzymać cienie, natomiast to bardzo ładnie wygładza skórę i przygotowuje przed podkładem. Także. Dajcie znać, jak Wam się podobał makijaż, nie wiem, próbkami, makijaż mi size'ami, travel size, po prostu produktami. Ciężko jest mi to nawet nazwać jakkolwiek, także myślę, że w tytule może dam po prostu to, co tutaj jest na tym opakowaniu. Jakieś takie mini wersje i tyle, smashboxowe. Dajcie znać, jak Wam się podoba makijaż, co przykuło Waszą uwagę, co macie, czego nie macie, co uważacie w ogóle o tym, co powstało, czy Wam się podoba, czy nie, także zostawiajcie łapki do góry, jak Wam się podobało i oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być ze mną na bieżąco. Także kliknij w dzwonek, a wszystkie moje filmy na bieżąco będą Ci się po prostu wyświetlać w powiadomieniach. Także dziękuję za chwilę uwagi, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tak wygląda makijaż jedną marką przy użyciu produktów mini size, czyli miniaturkowych. Do usłyszenia, buziaki dla Was. Bajo!